Temat kontrowersji na temat znaczenia objawienia świętego Jana. Moi drodzy, temat trudny, temat pomijany, temat, który jest nawet unikany bardzo mocno. Sprawdziłem w Breviarium Fidei, to są spis wypowiedzi doktrynalnych Kościoła. Wpisałem sobie w wyszukiwarkę, tam można sobie w PDF-ie wprowadzić Apokalipsa i wyskoczyły mi, słuchajcie, tylko 4 miejsca, gdzie nauczanie oficjalne Kościoła odnosi się do Apokalipsy. Ale to jest ciekawe, w których miejscach się odnosi. Pierwszy punkt to jest Sobór Trydencki, gdzie jest wymieniany kanon, jest wymieniona Apokalipsa Jana Apostoła. Ogólnie są kontrowersje, kto napisał tą część Pisma Świętego. Bibliści, bardzo ciekawe, uważają, że styl jest odmienny od świętego Jana i skłaniają się, że to jest Jan, czyli jakaś ważna osoba w tamtych czasach. Z kolei wcześniej ojcowie Kościoła mówią wprost, że to jest Jan Apostoł. I również tutaj widzimy, że na Soborze Trydenckim również Apokalipsa jest wymieniona jako Jana Apostoła. Gdzie jeszcze brewiarem oficjalna nauka Kościoła odwołuje się do Apokalipsy? To jest bulla, to był taki temat, dlaczego ksiądz w czasie mszy świętej krople po prostu umieszcza w winie. I to było właśnie pokazywane, że w Apokalipsie woda oznacza ludy. To jest pierwsze odwołanie. Trzecim odwołaniem jest też, to jest na Soborze Trydenckim w XVI wieku, również jest odwołanie do tego, że ponieważ w Apokalipsie świętego Jana wody oznaczają ludy, to zmieszanie to wyobraża złączanie ludu wiernego z głową, którą jest Chrystus. To jest ten punkt w Breviarium Fidei. I czwarte, przepraszam. To jest encyklika papieża Benedykta XVI, którym on opisuje, że Bóg jest miłością. W ten sposób przemienia nas w nas niecierpliwość i nasze wątpliwości w pewną nadzieję, że Bóg trzyma w swoich rękach świat i jest odwołanie. Jak to we wstrząsających obrazach ilustruje w sposób radosny Apokalipsa. Także zobaczcie, że Breviarium Fidei tylko w 4 miejscach odwołuje się do Apokalipsy. Z czym się kojarzy wam Apokalipsa? Takie pytanie. Szczerze. Kiedyś odpowiedziałem, trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi. Wulkanów i na koniec wielka radość, bo Bóg przychodzi. Wulkan i radość. Czas Apokalipsy. Właśnie. Filmy. Armagedon. Cztery jeźdźcy Apokalipsy. Są piosenki, filmy, obrazy. Z czym jeszcze? 666. 666, liczba bestii. Co jeszcze? Aniołowie rzucają czasami. Aniołowie rzucają gromy w... Nie. I łamią pieczęć. Siódma pieczęć. Szatan rzucony 7. Do Bergmana. Jeziora ognia. Do jeziora z siarką. Listy. Amen. Alleluja. Baranek. Księga żywota. Wielka nierządnica. Uczta. Święte kopcowanie. To są wszystko rzeczy zaczerpnięte z Apokalipsy. Dzień Pański. Tak jest. Cel apologetyczny. Apologetyka jest tą dziedziną działalności Kościoła. Tu ja u siebie mam taki cytat z Marka, który mi się bardzo podoba, ponieważ będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, duszą i całym swym umysłem. Dlatego dzisiaj będę szukał odpowiedzi, w jaki sposób Apokalipsa jest aktualna dziś. Czy w ogóle będzie można zrobić coś takiego, że ta ostatnia księga Pisma Świętego, czy
możemy ją odnieść do naszego życia. W tym sparingu z Jackiem, który już niedługo nastąpi, a zbliża się nieuchronnie, tak jak może apokalipsa, będziemy wspólnie szukać porozumienia w tej kwestii. Lecimy dalej. Nie widać tego tak dobrze, ale chciałbym was teraz zaprosić na podróż. Tu my jesteśmy tutaj. Przenosimy się tutaj okolice Efezu, Turcja, dosyć daleko. Przenosimy się, tutaj mamy Turcję, tutaj mamy Efes. Przenosimy się, moi drodzy, tutaj w to miejsce, na wyspę Patmos. Tutaj mam akurat taki screen zrobiony z tego miejsca. A dokładnie na wyspie Patmos przenosimy się, moi drodzy, do groty, w którym święty Jan otrzymał wizję. Jaką wizję? Początek wizji. Oczywiście wizja miał początek, to było jakiś czas redagowane, aż osiągnęło tą ostateczną wersję. Także rzeczy ważne takie rozgrywały się właśnie w tej grocie. Mam jeszcze takie kolejne takie zdjęcie z tego miejsca. Dużo jest tam obrazów świętego Jana Apostoła. Przedsionek, tak. Skąd taki temat? To jest pytanie o sens. Sens życia, ale też sens wszystkiego, co jest. Będę szukał odpowiedzi, czy żyjemy w czasach ostatecznych, czy ostatnich. Czy jak mogą wyglądać czasy ostateczne albo ostatnie? Jak przygotować się do czasów ostatecznych, ostatnich? Zwróćcie uwagę na pewne takie rozgraniczenie. Czasy ostateczne, czasy ostatnie. Tutaj trzeba też to wyjaśnić. Czasy ostateczne mamy od urodzenia Pana Jezusa. Czasy ostateczne. Ale czasy ostatnie to już jest ten końcowy moment. Światłość? A, dobra, czyli światła. Ogólnie wam powiem, że w Apokalipsie dużo się dzieje. Dużo jest światła, dużo jest grzmotów. Patrząc, czytając Apokalipsę i przygotowując się do tego, do mojej opowieści, do mojej opowieści, ja mam taki jakby taką zajmuję się muzyką i patrzyłem na Apokalipsę pod względem dźwięku. Tam jest bardzo głośno. Tam są naprawdę mocne obrazy. Ale powracając do tematu, czasy ostateczne, czasy urodziny Pana Jezusa, przyjście na świat i czasy ostatnie, to jest ten końcowy moment przed paruzją. Paruzja to jest, oznacza przyjście, obecność. Mówię o tym drugim, ostatecznym przyjściu Pana Jezusa na ten świat. Co jest dogmatem wiary? Zwróćcie uwagę, dogmat wiary. To jest bardzo ważne zwrócenie uwagi, gdyż mówiąc o Apokalipsie, to będą pewnego rodzaju takie, można powiedzieć, hipotezy. Ponieważ jest to księga bardzo trudna. Zwróćcie uwagę na pewne obrazy, które też wymienialiście. Zniszczenie. Obrazy, które są zakorzenione gdzieś w naszej świadomości, nawet podświadomości. Apokalipsa pochodzi z języka greckiego. Apokalipsy jest odsłonięcie, objawienie. Punktem wyjścia w zrozumieniu tej księgi Nowego Testamentu jest to, czego od samego początku Kościoła doświadczali, to jest bardzo, bardzo ważny punkt, chrześcijanie. Pamiętali o tym, że Chrystus odchodząc ze świata zapowiedział swoje powtórne przyjście, a na co dzień doświadczali ucisku, bolesnych doświadczeń. Tam była taka sytuacja w Efezie, tam była świątynia, tam miały być igrzyska, a chrześcijanie byli jako chrześcijanie, wyznawcy Jezusa, wyłączenie z życia publicznego. Oni to dosyć mocno przeżywali. Można powiedzieć, że to były pewne takie uciski lokalne, ale święty Jan jakoś bardzo to tak widocznie przeżywał dosyć mocno, że wystosował pewnego rodzaju listy oraz miał wizję, aby bardzo ważna rzecz podtrzymywać na duchu chrześcijan, którzy żyli w tamtych czasach. Doświadczenie, zobaczcie, doświadczenie, było doświadczenie i Jan odpowiedział, dając chrześcijanom
nadzieję. Ale moi drodzy, ale powracając właśnie teraz, przenieśmy się do czasów współczesnych. Ja ten temat zaproponowałem właśnie tu Markowi i nie tylko. Też z własnego doświadczenia. Też ja w jakiś sposób doświadczyłem pewnego rodzaju takich rzeczywistości apokaliptycznych. Zaraz wam o tym opowiem. Dlatego ten temat zaproponowałem, żeby jakoś również rozumowo się z tym tematem uporać. Aby ugryźć go apologetycznie. Aby wysunąć ten pazur i wbić w serce. Zwróćcie uwagę na opis, tak? Tworzę metafory, ale tak naprawdę te metafory oznaczają troszeczkę co innego. I taka jest właśnie apokalipsa. Jest dużo symboli. I będę starał się szukać, co jest ukryte wewnątrz tych wszystkich symboli. Jakie było moje doświadczenie, że zaproponowałem ten temat? Pierwsze doświadczenie. Z mojego doświadczenia wynika, że dosyć prężną, rozrastającą się wspólnotą w Kościele katolickim są Wojownicy Maryi. Czy o nich słyszeliście? Pod przewodnictwem księdza Dominika Chmielewskiego grupa jest to, jak ja to postrzegam, mocno o charakterze apokaliptycznym. Byliśmy z Andrzejem w Drohiczynie na spotkaniach, jeździliśmy, kontaktowaliśmy się z nimi. Mocno ta grupa przygotowuje się na czasy ostateczne. Wręcz są budowane struktury chłopaków, mężczyzn zaangażowanych w pomoc, że kiedy nadejdzie czas apokalipsy, aby sobie pomagać i wspierać. Zauważyłem tam również, że jest prezentowana wiedza ogólna, dostępna, ale jest taka wiedza troszeczkę ezoteryczna, dostępna tylko dla wojowników. Ja byłem, kiedy kupowałem sobie książki, to byłem przy tym, jak powiedział ktoś, zapytał się księdza Chmielewskiego, publikujemy? Nie, jeszcze nie. To ma zostać między nami. Andrzej jest tego świadkiem. Byliśmy razem. Mnóstwo facetów. Ubieraniec na czarno. Z różańcami. Wojownicy Maryi. Zobaczmy, co tam jest w materiałach formacyjnych. Maryja jest matką. To jest książka Keharitomene. Maryja jest matką nowego pokolenia. Zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim. Tym tekstem ksiądz Chmielewski rozpoczyna swoją książkę. Gdziekolwiek pojawi się Keharitomene, tam otwiera się niebo. Najpiękniejsza kobieta kształtuje nowe pokolenie wojowników, zapowiedziane już w Księdze Rodzaju, do finałowej walki z szatanem, opisanej w 12 rozdziale Apokalipsy. Mocna ekipa facetów, którzy szykują się do walki. Ciekawe. To? Ja sprawdzałem, nie mogłem tego w ogóle znaleźć. Wpisałem to w Google, sprawdzałem, nie mogłem znaleźć tego tekstu Łucji. To nie jest Łucja, to jest Świętoludnik Demochor, traktat o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny, ulubiona lektura Jana Pawła II. Aha, tak, tak. Karola Wojtyły, które czytam bez przerwy w Solveju. Tam jest właśnie, jest tak dwie trzecie długości jest właśnie opisane dosłownie, właśnie wojownicy Maryi, wojownicy czasów ostatecznych, oni będą walczyć przy pomocy różańca. Ja to jutro pokażę dosłownie. Jestem. Kościoła katolickiego. Tak jest, tak. Założyciel kilku zakonów, na którego duchowości jest opis oparty wiele zakonów. W Polsce też jedno zgromadzenie, to jest ulubione święte błogosławionego Honorata Kolmińskiego. Marianie są na tym powiedziani i każde pokolenie jakoś tych wierzących identyfikuje się właśnie z tymi wojownikami czasów ostatecznych, bo tak samo święty Maksymilian Maria Kolbe, mówiąc do rycerzy niepokalanej, on też wzbudzał w nich takie mniemanie, że oni są tymi wojownikami, nic nowego. Ponieważ to jest dwugłos... Ja proponuję, żebyśmy pozwolili Kamilowi zakończyć i potem będzie dyskusja, a będziemy w kolei postawić. Nie, dyskusja, tylko mówię, skąd to jest. Okej, okay, no dobrze. Nie. Dobrze, to ja przyspieszam w takim razie. Tu są to kolejne materiały, że obecnie jest potężna armia Maryi, która się szkoli, przygotowują się na paruzję, zdążą z determinacją do ostatecznego pokonania i zmiażdżenia zła apokaliptycznej wojny o dusze ludzkie. Drugie moje doświadczenie, jeśli chodzi o apokalipsę, otrzymałem taki sen. Czy wierzysz, że Bóg może przemawiać przez sny?
Otrzymałem od znajomego sen, który chcę wam jakby przeczytać i też nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć na to. Sen o charakterze apokaliptycznym. Nie wiedziałem, jak go ugryźć. Sen jest taki. Miałem sen, śniło mi się, byłem, widziałem, przykręcaliśmy, ale co tam istotne było w tym śnie? Następnie widziałem z wysokości orbity Warszawę. Było 6 wybuchów, tak jakby bomby. Usłyszałem, że mamy nie uciekać, bo tu jesteśmy bezpieczni. Te wybuchy były od wschodu. Jeden wybuch na jedną dzielnicę. Następnie padła informacja, że będzie to za kilka lat. To też mnie jakby sprowokowało do szukania, o co to naprawdę chodzi. Co temu człowiekowi odpowiedzieć? Co wy byście odpowiedzieli, gdyby ktoś do was przyszedł i słuchaj, Piotr, mam taki sen. Co z tym zrobić? Czy olaliście? Nie oglądaj TVN. TVN. Bez polityki, ja proszę. No, TVP też. Kolejne. Spotkałem taką pieśń również, która mnie wywołała do tablicy. O charakterze apokaliptycznym na Instagramie. Chowasz mnie przed światem, który chce mnie zjeść, gdzie światła miast znikają na zawsze. Powietrze jest czyste, znów mogę oddychać. Kiedy koniec świata blisko czai się, nagle wszystko znika. Pieśń, którą usłyszałem, która zaśpiewała dziewczyna na Instagramie. To też mnie zainspirowało, aby szukać, o co tak naprawdę chodzi. Ale idziemy dalej. Jak mówi Kościół katolicki, jeśli chodzi o apokalipsę? Kościół wejdzie do królestwa jedynie przez tą ostateczną paschę, której podąży za swym Panem w jego śmierci, w śmierci jego zmartwychwstania. To jest odwołanie do apokalipsy. Zwróćcie uwagę, jest mowa o współumieraniu i współzmartwychwstaniu z Panem Jezusem jedynie przez to, kiedy będziemy uczestniczyć w jego śmierci. Kolejnym punktem jest, królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf, czyli Kościół katolicki nie będzie super religią, nie zwyciężymy, przykro mi, według katechizmu, zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz poprzez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła. Będzie rozpętanie się końcowe zła, które to zło, rozpętanie sprawi, że z nieba stąpi jego oblubienica. I to jest w katechizmie też odwołanie do apokalipsy. Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę sądu ostatecznego po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przeminie. Jacek będzie pokazywał wam, że apokalipsa dotyczy tych czasów, w których była głoszona. Ja będę udowadniał tezę, że pewne rzeczy z apokalipsy są aktualne, są ponadczasowe, ponadhistoryczne. I o tym mówi też katechizm. To też jest argument za tym, po ostatnim wstrząsie kosmicznym. Co to jest wstrząs kosmiczny? Wybuch wulkanu? Może te bomby, które spadały w tym śnie? Może uderzenie meteorytu? Ostatni wstrząs kosmiczny tego świata, czyli dostrzegalny, który przeminie. To jest 677. I teraz to pytanie, które Jacek będzie wykazywał. Czy treść apokalipsy dotyczy wyłącznie historycznej sytuacji Kościoła w czasach Jana? Czy donosi się tylko do prób? Czy wszystkie symbole, które są interpretowane jako aludie, dotyczą wydarzeń współczesnych? Na tym chciałbym, żebyśmy się pochylili i mieli narzędzia, abyśmy, kiedy ten temat przyjdzie, kiedy ktoś się zapyta, abyśmy wspólnie jakby potrafili odpowiedzieć na te naprawdę trudne wyzwanie, jakim jest apokalipsa. Spędziłem na tym trochę czasu. Czytałem troszeczkę materiałów, aby jakoś ten temat ugryźć. Korzystałem z komentarza do Pisma Świętego. Czytałem pracę biblistów polskich, księdza Michała Bednarza, Feliksa Gryglewicza, księdza Lankamera. Czytałem ich artykuły. Myślę, że to są pewne autorytety, które... Ja nie mam umiejętności, takiej wiedzy, żeby tak poznać mocno Biblię, aby się wypowiadać, więc korzystałem z tych autorytetów.
I starałem się znaleźć w tych wszystkich artykułach takie najistotniejsze rzeczy, jeśli chodzi o nasz temat. To jest dobry komentarz. I teraz ci autorzy dawali takie ogólne zasady interpretacji, o których warto wspomnieć, że w wielu wypadkach autor przypuszcza, że czytelnik wie, jaka jest symbolika treści. Czyli Apokalipsa była znana osobom w tamtych czasach. Dosyć dobrze. Wspominają bibliści, że wiele symboli pozostanie zagadką i nigdy ich nie rozszyfrujemy, bo nie wiemy, co oznaczają. Nie wiemy, co oznaczały. I zasadnicza trudność interpretacji Apokalipsy Jana sprowadza się w zasadzie do problemów rozszyfrowania poszczególnych symboli, ale to też nie jest pewne. Apokalipsa, moi drodzy, to jest najbardziej interpretowana chyba księga Pisma Świętego. Mnóstwo są sekty apokaliptyczne. Największe samobójstwa w Johnstown, 900 osób, to była sekta apokaliptyczna o charakterze troszeczkę komunistycznym, ale tam było przesłanie, aby wziąć cyjanek równocześnie i spotkać się z Chrystusem, tak, który czeka. To są również największa prawda, sarin, którzy wrzucali gaz do metra, aby uwolnić ludzi z tego świata, aby wszyscy spotkali się z Bogiem. Trudna bardzo księga. Wiele ludzi było rozczarowanych. Końce świata. Sprzedawali wszystko. Nagle dzień jak dzień. Świadkowie Jehowy na przykład. Księga, która była interpretowana na różne sposoby. W dziejach w ogóle egzegezy biblijnej. Dalej. Bardzo trudno jest i warto też pochylić się na temat, aby ustalić proporcje między różnymi poziomami, płaszczyznami. Ponieważ w Apokalipsie mamy płaszczyznę historyczną, prorocką i eschatologiczną. Eschatologia to jest nauka o rzeczach ostatecznych, eschatos, końcowe, ostateczne. Eschatologia to jest właśnie ta dziedzina teologii, która tym się zajmuje. Co jest historyczne, co jest prorockie, a co jest końcowe. Strukturę, szybciutko. Składa się z, na początku jest wstęp, później są listy pasterskich dogmin chrześcijańskich, 7 listów. Wszystkie w Turcji? Tak, tak. Teraz tak, są wszystkie w Turcji. Wszystkie w Turcji. Tak. Kiedyś to była Azja mniejsza, tak. Jako student teologii ksiądz Krastowski nam kiedyś ufundował wycieczkę. Właśnie ze studentami objeżdżaliśmy te miejsca. Także tam teraz to są ruiny już. W Efezie pamiętam, że rozłożyłem się nad morzem, spaliłem się słońcem i w Izmirze, gdzie to jest Denizli, gdzie był Polikarp, uczeń świętego Jana. Tam poszedłem do szpitala, tam mnie odratowali, byłem poparzony. Także no, miałem takie przygody dosyć ciekawe w tym miejscu. To już ogień. Byłem spalony słońcem po prostu. Jak tam jest taki ten obraz w Apokalipsie, jak słońce po prostu. Ach! Zaraz do tego dojdziemy. Możesz... Jeszcze raz? Polikarp narożnie był spalony. A, dziękuję za tą metaforę, jak ona mi się podoba. Czy możesz pokazać, idąc od Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, tak. To jest po prostu droga po prostu między tymi miastami po kolei. Najpierw idzie na północ i potem zmierza w stronę południowego wschodu. Także to jest takie całe właśnie kółko jakby. Ogólnie to było takie zalecenia, ponieważ tam były różne problemy. I święty Jan pisał listy pasterskie. Ponieważ i tam są znane są te listy, bo to są one pieśni, a to stoje drzwi i kołacze, obyś był zimny ani gorący. To było zalecenie duszpasterskie dotyczące danej sytuacji. Później mamy różnego rodzaju wizje opisane na kartach właśnie tej księgi, które tu mam akurat obraz jeźdźców Apokalipsy, które akurat tam się dosyć mocno rysują. Jest kwestia 7 pieczęci, głód, konflikty, zaraza. Są to obrazy bardzo plastyczne, bardzo dynamiczne, przemawiające do wyobraźni.
jest zniszczenie Królestwa Antychrysta, koniec prześladowania Chrystusa i początek tysiącletniego Królestwa Jezusa. Tu powstało dużo takich sekt, mileniaryści, chialiści, którzy uważali i traktowali pewnego rodzaju symbolikę dosyć dosłownie. Kościół katolicki nie uznaje tej herezji mileniaryzmu, ponieważ u mnie wszystkie symbole, wszystkie liczby nie oznaczają tego, co są symbole. W kulturze żydowskiej, w Starym Testamencie, Żydzi mieli bardzo rozbudowaną symbolikę życia codziennego i bibliści mówią, że absolutnie nie można tego identyfikować z kimkolwiek, z czymkolwiek. Także wszelkiego rodzaju takie literalne traktowanie apokalipsy no może sprowadzić na manowce. Tak? Wiele ludzi naprawdę wierzy, że będzie początek tysiącletniego królowania, ale oczywiście, jeśli to są świadkowie Jehowy, to oni wierzą, że będą królować. Tak? I ta grupa, że oni są wybranymi do tego tysiącletniego królestwa. Później są trąby, grady, meteoryty, ciemności, czeluści, będą szarańcze, sprzymierzeńcze szatana, zakończenie starego systemu rządów ludzkich, obrazy plastyczne, mocne. Jak czytałem w komentarzu biblijnym, było czytane na liturgii, w wspólnotach, w gminach chrześcijańskich, bo to jest tekst liturgiczny. Czasze, wrzody, upały, ciemności, błyskawice, trzęsienia ziemi. Dzieje się naprawdę sporo. Jest moment ciszy. Jest moment ciszy, krótki, ale jest. Metafory, bestia, smok, fałszywy prorok. Tutaj bibliści wskazują, że są to metafory potęg świeckich, które są zarówno wrogie Izraelowi i chrześcijaństwu. Są to różnego rodzaju pogańskie zwyczaje, władcy. Tu jest taka, to są różni zwodziciele, którzy odwodzą od Chrystusa, którzy czynią znaki, są uzdrowieni, wskrzeszają umarłych po to, aby odciągnąć od Pana Boga. Później jest sprawiedliwość, sąd Boży, pokonanie spoka i nadzieja, zwycięstwo. Członkowie Królestwa, my, katolicy, będziemy kapłanami, to jest powszechne kapłaństwo na wzór Izraela. Jest jeden kościół w wyznaniu wiary, tutaj widzę taki szmer, jest jeden kościół w wyznaniu wiary, wierzę w jeden święty powszechny apostolski kościół i ten kościół właśnie jest blisko Boga, nierozłącznie z nim połączony, aby mu służyć. Są to męczennicy, którzy oddali życie i krew. Jest to wizja przyszłości i nastąpi ona w przyszłym, powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. To tak. Bardzo dużo teraz jest nawiązań do historii, faktycznie. I Jacka Obrona, tak przypuszczam, będzie oscylowała wokół tego, że faktycznie święty Jan czerpał. Ogólnie powiem wam wprost. To, co mówią bibliści, to jest święty Jan żył Starym Testamentem. Znał na wylot proroków. To jest tak naprawdę 300 odniesień do Starego Testamentu. Apokalipsa jest naszpikowana Starym Testamentem, prorokami. I również faktycznie nawiązuje do proroków, nawiązuje do wydarzeń, ponieważ powstało za czasów Domicjana. Jednakże to, co jest ważne akurat i na co chciałbym zwrócić uwagę, to, a to będzie w następnym, to to, że jeśli nawet siły demoniczne wydają się zwyciężać, jeżeli te wszystkie wcześniejsze wydarzenia miały miejsce, czy to wydarzenia przyszłe, czy wydarzenia aktualne, to Jan podkreśla bardzo mocno, że wszystko się dzieje jakby z woli władcy i on na tym panuje. Że choćby nawet siły demoniczne wydawało nam się, że wygrywają,
to Bóg jest Panem historii. Apokalipsa jest księgą pocieszenia, nadziei w czasie ucisku. Że Bóg stoi ponad wszystkim i wprost ją kształtuje. I to wszystko jest w planie Pana Boga. Sąd ostateczny. Pan Jezus, Matka Boża, niewiasta, potępieni. Plastyczne są bardzo obrazy. Bardzo jest taka fajna dychotomia i taki podział. Albo świat będzie z Panem Bogiem, albo niewiara, która prowadzi do kataklizmu i wyzwoli nową erę zbawczą o charakterze kosmicznym. To wszystko są odniesienia w Apokalipsie. Wielki dzień Jego gniewu. Czy tak ma wyglądać? Nie wiemy. To są wszystko obrazy, ale niekoniecznie. To są wszystko interpretacje. Zwróćcie uwagę, że pod tymi symbolami ukryta jest pewna treść. Coś głębszego, coś większego. Centralną postać jest baranek. Baranek, czyli Chrystus, bo został złożony w ofierze jako baranek paschalny. Najważniejsza postać, 27 odniesień. Centralna postać Apokalipsy. Punkt ciężkości leży również w momencie wskrzeszenia umarłych chrześcijan. Są zapisani w Księdze Żywota. I etap prześladowania Kościoła dojrzewa, aby być z Chrystusem i z Bogiem. Krew męczenników, która woła po prostu o przejście. Jest argumentem, wołaniem. Święci wołają. Krew męczenników woła o przyjście Pana Jezusa. Sąd ostateczny. Co to jest? Dzięki. O. Piekło. Piekło. Jeruzalem Nowe. Sąd. Michał. No, sąd ostateczny. Sąd ostateczny, tak jest. W Gdańsku obecnie. Michał Anioł. W Systynie. Michał Anioł. Też się dużo tutaj dzieje. Zobaczcie, dużo ludzi. Tłum. Tak opisuje to wszystko Apokalipsa. Boż, ale nie wiertarka. Dlaczego Apokalipsa jest aktualna dziś? To jest właśnie kontra, jeśli chodzi o Jacka. Jacek będzie pokazywał... Oj, nie wiesz, co ja będę pokazywał. Kamil. Przypuszczam, że Jacek będzie pokazywał. Dostrzegam aktualność dziejową tej księgi, że dla pierwszych czytelników, na przykład członków siedmiu kościołów, listy oznaczały wielką aktualność. To było coś doraźnego, było do nich skierowane, było to na czasie. Okej, ale, albo i, powinienem powiedzieć. Ale włączając Apokalipsę, Kościół nadał jej ramy wiecznie aktualnego orędzia, ponieważ objawienie jest skierowane do wszystkich i będę szeptą linią. I dotyczy Kościoła powszechnego wszystkich epok. Dlatego jest, były różne Apokalipsy. Henocha, Piotra, Judasza? Różne. Ale Kościół włączył jako księgę natchnioną właśnie tą, świętego Jana. Myślę, że jest to wizja ponadhistoryczna, że dzięki Duchowi Świętemu Jan rzucił światło na czasy przyszłe. Będę eksploatował ten argument, aby wycisnąć z niego wszystkie soki. Znał doskonale księgi Nowego Testamentu. Znał symbole, wizja Izajasza, niewola egipska. To są wszystko nawiązania do Starego Testamentu. On wręcz cytował. Znał na wylot po prostu to wszystko. I to jest przesłanką, że Jan rozwija proroctwa Starego Testamentu jako uczeń Chrystusa w świetle zmartwychwstania Chrystusa, czyli Nowego Testamentu. Że te proroctwa on widzi w świetle zmartwychwstania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jan samodzielnie opracowuje, umieszcza to we własnym kontekście.
na przykład świątynia, na przykład zmartwychwstanie świadków, interpretuje to po swojemu. To jest też dla mnie przesłanko, że jest to aktualne. Autor jej patrzy na to, co się dzieje na świecie, przepraszam, na rolę, jaką w nim spełnia Kościół, ale widzi to jako przepowiednie Starego Testamentu, które mogą, jako proroctwo, które może się spełnić. Co to jest? Dokonuje w świetle ostatecznego planu odczytanie wydarzeń ze Starego Testamentu. Umiał dojrzeć w tych prześladowaniach zapowiedź, ale również chwałę przyszłego Kościoła. Dlatego ilekroć Kościół będzie prześladowany. Czy Kościół jest dzisiaj prześladowany? Ktoś coś? Jest. I wejdzie konflikt z państwem. Szczepić się czy nie szczepić, Marku? Będzie mógł odczytać Apokalipsę świętego Jana właśnie tam swoją historię. O, to prawda. Konflikt. Z tym się zgadzam. Konflikt, tak? Szczepimy się czy nie szczepimy? Słuchamy czy nie słuchamy? Prześladowania? Zaszczepienia. Są. Na razie. Były. Były. Komunizm wycinał w pień. Pamięć rejestruje takie właśnie symboliki dosyć mocno. One przemawiają do wyobraźni, ale bardzo często pomija się. To święty Augustyn bardzo też podkreślał, że w Apokalipsie są pewne przesłania moralne, pewnego rodzaju przesłania doktrynalne. Nie skupiam się i nie doszukuję się tego, że Apokalipsa jest księgą historyczną, pragnąca kreślić dzieje historii, że to będzie tak wszystko chronologicznie, kto mówił mi Świadkowie Jehowy, że będzie tak, tak i tak, tu będzie Armagedon, oni się szykują, tylko na przesłanie pełne nadziei. Ja powiem wam, czuję takie... Ja miałem przez dzieciństwo, przez takie życie, dużo tych obrazów takich apokaliptycznych, czy w rozmowach, ale przygotowując się tak przez wakacje, przez ostatni czas, czyli taki wewnętrzny pokój tak naprawdę, chciałbym, żeby również ten pokój był waszym udziałem, takiego właśnie spokoju i nadziei. Takiego będzie, okej, okay, będzie. Te rzeczy mi się tak przyczepiały do mojej podświadomości. Uciekałem od tego tematu. To nie było tak prosto zająć się tym. Gdzieś tam ta podświadomość moja uciekała, bo tam ciężko to było zrozumieć, ale jakoś tak musiałem się czasem zmusić, żeby coś poczytać, żeby te puzzle poukładać. To nie było takie proste, moi drodzy. To było wyzwanie apologetyczne. Zresztą apologetyka to jest olbrzymie wyzwanie. Wierni... to jest ciekawy bardzo temat, że wierni z niecierpliwością wyczekiwali końca prześladowań, pytając, kiedy będzie koniec świata. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w pierwotnym Kościele oczekiwano, była wielka nadzieja, że rychło przyjdzie Pan Jezus na ten świat tutaj i zakończy. To była nadzieja bardzo taka... I Jan też bardzo mocno jakby tak oczekiwał, że ten Chrystus przyjdzie jak najszybciej. To było Maranata, przyjdź Jezu Panie. I cała Apokalipsa była konkretną odpowiedzią tego, co się działo w czasie prześladowań. Nawołuje do cierpliwości, do sprawiedliwości, że będą prześladować chrześcijan, ale Pan Bóg da odpłatę. Kolejnym moim argumentem jest to, w obrębie Apokalipsy jest bardzo akcentowany fakt przychodzenia Pana Boga. Wiąże on się bezpośrednio z trudnym doświadczeniem ucisku. Jest to erchomenos. Jest to i miejsce czasu teraźniejszego. To, co jest ważne, że wskazuje na aktualne dokonywanie się czynności, ale zbliża się jego dopełnienie. Dla mnie to wyrażenie przychodzenia Pana Boga rozciąga się na przyszłość. Ten, który przychodzi, idzie, jest bardzo blisko, tuż, tuż wręcz. To w słowniku tak można doczytać. Moi drodzy, czy w każdych epokach są napięcia pomiędzy wiarą a życiem, trudności sytuacyjne, są różne reakcje psychologiczne? Na kartach Apokalipsy dowiadujemy się dokładnie, co się obecnie dzieje w Kościele, co mu zagraża. I również to, że Bóg jest gotów interweniować zastosowaniem zasobu swojej mocy. To jest to niebawem, to się bardzo w Apokalipsie powtarza.
Dlaczego również sądzę, że apokalipsa odnosi się do czasów aktualnych? Nie sposób pominąć objawień Matki Bożej. Na przykład Wakita, zostały one potwierdzone przez Kościół, nie znajduje w nich treści sprzeczną z wiarą, z zasadami moralnymi. O czym mówią objawienia Wakita? Myślę, że zwróćcie uwagę jak na mój zwrot. W mojej opinii, to nie jest nic podane do wiary, jest prosto powiedziane. Matka Boża mówi wprost. Ogień spadnie z nieba, unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Objawienia Wakita, Matki Bożej, potwierdzone przez Kościół. Potwierdzają. Tak mi się wydaje. Moja intuicja mi to podpowiada. Moja opinia ku temu podąża. Fatima również. Matka Boża Wakita akurat, nie wiem, coś mi to serce podpowiedziało, żeby to wybrać, mówi wprost, zwracajcie uwagę na obecność Pana Jezusa w Eucharystii, bólu niepokonanego serca, pokuta, ofiara, cierpienia, non stop, aby ten gniew, to co ma nadejść, oddalić, zmniejszyć, przesunąć. Jest wprost napisane, Maryja może ocalić świat, bo taka jest jej... Taka jest wola Pana Boga. Rozłamy w Kościele, modlitwa, posłuszeństwo Kościołowi. Dzień ciemności. Apokalipsa, 16 rozdział 10. A piąty wylał swą czaszę na tron bestii, w swej królestwie nastały ciemności. Czy to dotyczy czasów, które były w pierwszym wieku? Czy są jakieś przesłanki, żeby ten czas rozszerzyć? Sprawdźmy. Stary Testament. Nowy Testament, przepraszam. Mateusz. Księżyc nie da swego blasku, gwiazdy zaczną padać z nieba, a moce niebios zostaną wstrząśnięte. Słońce się zaćmi. Wtedy ukaże się znak Syna Człowieczego. To nie jest apokalipsa. Ewangelia Mateusza. Dalej. Faustyna. Będzie dany ludziom znak na niebie, zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. Mocne. O dniach ciemności wspomina Hildegarda z Winden, jezuita, Charles Nectu, nie wiem, kto się czyta, Maritain, mnóstwo, ojciec Pio. Wspominają w swoich wizjach mistycznych ten czas. To sugeruje pewnego rodzaju, że czas ciemności nie zamyka się tylko w obrębie historycznym, ale może być również, może być to doświadczenie nasze, ale nie musi. Bardzo ciekawym również takim aspektem jest, że jest pewnego rodzaju obraz takiej kosmicznej walki między dobrem a złem. Ale wiemy, kto będzie zwycięzcą. Tym zwycięstwem będzie Bóg. A wszystkie wydarzenia w dziejach świata są włączone w to ostateczne zwycięstwo. Czy także w obecnych czasach wspólnota Kościoła narażona jest na współczesne ataki? Oczywiście, że tak. No wczoraj zniszczony krzyż w Kościele, ktoś wchodzi, demoluje. Wciąż w różnej formie trwa prześladowanie wierzących Pana Jezusa, Chrystusa. Kończę optymistycznie. Gdy modliłem się za Polskę, usłyszałem te słowa. Polskę szczególnie miłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Dzienniczek siostry Faustyny. Dziękuję bardzo. Mm-hmm.